Mamy dzisiaj Wam do pokazania drewnianą kolejkę firmy Eco Toys. Tak wygląda cały zestaw. Większość elementów są to elementy drewniane. W zestawie mamy 78 różnych elementów, począwszy od postaci czy zwierzątek. Mamy różne szaczki, naki, o tutaj drogowe, budynki, bank, policję, no i przede wszystkim bardzo dużo różnych pojazdów. Dodatkowo tu jest wiatrak, jest jakiś taki przejazd przez farmę. Wszystkie te pojazdy mogą przemieszczać się po torach. Tor jest razem z tunelem i dźwigiem, który może podnosić różne pojazdy. Liuś, pokażesz, jak podnosi? Pojazdy są często zrobione z takich dwóch kawałków, tak jak tutaj na przykład. Jeden z tych kawałków ma magnes i ten magnes znajduje się również w tym dźwigu. W momencie, kiedy taki pojazd gdzieś zbliży się do naszego dźwigu, jesteśmy w stanie po prostu tą górną część jesteśmy w stanie podnieść. Liliś, który element z tych wszystkich, tej całej zabawki jest najfajniejszy? Ciuchcia kolejka. Ciuchcia kolejka. Co to, o co chodzi z tą ciuchcią? Ciuchcia sama jeździ i to jest chyba najfajniejsza rzecz. Ja powiem Wam szczerze, że my uwielbiamy zabawki, które są drewniane. Ale jedna rzecz, która jest no niefajna w drewnianych zabawkach, to jest to, że drewniane zabawki najczęściej, no niestety, ale no właśnie nie mają tej w sobie elektroniki. I długo szukałam czegoś, żeby te elementy jakby tak, żeby to połączyć. I to jest fajne rozwiązanie, bo tutaj mamy wszystko drewniane, natomiast kolejka jest elektroniczna i z kolejki no, dzieci się cieszą najbardziej. Teraz pokaż Liluś, bo do kolejki można podpiąć na magnes, tutaj zobaczcie, z tyłu i z przodu. Każdy z tych pojazdów ma magnesy, dzięki czemu możemy w łatwy sposób po prostu te pojazdy połączyć ze sobą. I wystarczy o przyłożyć i kolejny pojazd już jest zamontowany. I tak tutaj możemy całą tak naprawdę pociągnąć grupę tych samochodów. O, kolejka nam odjechała. Chyba mamy troszeczkę już słabe baterie i ta kolejka też już tak nie jedzie za szybko. Jak widzicie, tutaj tych pojazdów jest bardzo dużo, one są bardzo różne. Tutaj są fajne, zobaczcie, tu się kręcą nawet niektóre elementy. No, te pojazdy mają wtrącenie niestety plastiku. My mamy z tej samej firmy inny zestaw, który może Wam kiedyś też pokażemy. I ten zestaw nie ma w ogóle tych elementów plastikowych. Ale tutaj, jeśli to są tylko jakieś takie, można powiedzieć, dodatki, to mi już tak bardzo nie przeszkadza. A no to wiem, że dodaje po prostu jakiś tam elementów takich, no tutaj to, że to się kręci, tak, no to właśnie. No dzięki temu, że to ten element tutaj jest plastikowy. Tu mamy taki inny trochę wagon. Tory są kompatybilne z torami innych firm typu IKEA, Lidl, Tesco, więc jeśli macie już jakiś inny zestaw, to możemy tak naprawdę tworzyć no wielkie, najróżniejsze konstrukcje. Fajnie jest, że te elementy są wykonane w taki sposób, że tutaj bawią się dziewczyny już chyba z rok czasu tymi zabawkami. Nic się z tymi elementami no, nie zmywa, nie ścierając te wzory. Super rozwiązaniem jest też to, że niektóre elementy dzieci sobie same składają, tak jak tutaj na przykład. Takie drzewko, które składa się z dwóch elementów i wystarczy jeden element w drugi wsunąć i mamy po prostu gotowe drzewko. Więc jest to oparte na takich bardzo prostych elementach. No i super, i wszystko jest właśnie z takich tworzyw przyjemnych. Kolorystyka też tego jest taka, tak jak niektóre te zabawki plastikowe, które aż tak świecą wręcz tymi kolorami.
Tutaj taka jest kolorystyka, można powiedzieć, nie do końca pastelowa, ale trochę tak, no po prostu one są takie delikatne, te kolory, te barwy, więc też są przyjemne dla oka, przyjemnie się te wszystkie elementy, no wiadomo, drewniane trzyma w ręku w stosunku do plastiku i jest to, mówię, całkiem przyjemnie wykonane, także tutaj naprawdę długo to posłuży, a dzieci mają wielogodzinne zabawy. Minusów tej zabawki są dwa. Minusem jest na pewno to, że tutaj ten element niestety nam się już złamał. No ale to może się zdarzyć z każdą zabawką. No, wadą tej zabawki jest to, że jak ta kolejka, zobaczcie, ona jedzie, przed sekundą właśnie Lili sama powiedziała, że ta kolejka nie ma przekładni, czyli ona jedzie tylko po jednym torze. Natomiast jeśli chcemy, zobaczcie, ta kolejka teraz jedzie tutaj, jeśli chcemy, żeby ona automatycznie pojedzie tu, natomiast jeśli byśmy chcieli, żeby ona pojechała tędy, tu, to musielibyśmy ręką i ją jakby pokierować na dany tor. Jeśli tego nie zrobimy, no to ona po prostu będzie tylko pokonywać część tej długiej trasy. Często się mówi, dziewczynki to tylko lalki, a chłopcy to tylko samochody. Jak dostajemy prezenty takie niezapowiedziane, to bardzo często się zdarza właśnie taka sytuacja, że dziewczynki dostają lalki, a chłopcy dostają samochody. Natomiast moje dziewczyny uwielbiają właśnie bawić się takimi różnymi samochodowymi rzeczami. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie tej zabawki. Ona jest cicha. Nie mamy tutaj głośnych jakichś dźwięków. Nic tutaj nam nie brzęczy. Więc właściwie jedyne co słychać to tylko dźwięk tej jeżdżącej ciuchci. A często się nią bawisz? Tak. Ciaki. Pa, pa.